No to lecimy. Witam wszystkich na kolejnym treningu. Potwierdzić, kto jest i zaczynamy. Stajemy na biureczkę. Są widać. Hej. Os. Sejzam. Oso. Zamykamy oczy. Troszeczkę rozgrzani, ale tradycyjnie zrobimy sobie taką króciutką rozgrzeweczkę, łapki i biegniemy sobie. Ok, wystarczy, luźno biodra. Drugą stronę, na boki, rozcieramy jedno kolano, rozcieramy drugie kolano, midzie ręka. Shiro. Antai. Shiro. Łokieć. Naciągamy bark. Antai, druga strona. I moje ręce. Shiro. Ok. Przodem do siebie. Jeśli nie mamy pary, to teraz zrobimy to bez pary. Obracamy się raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Jak mamy pary, to korzystamy z tego i ćwiczymy. Tyłem do siebie i klaszczemy łapki. Ok, wystarczy. Kamaje. Bardzo luźno. Wymach. Pamiętać o tym, żeby kolano było prosto. Palce do góry. Edź. I. Sam. Trzy. Go. Rób. Sycz. Hacz. Kiu. Tu. Zmieniamy nogę. Edź. I sam, trzy, go, ruk, sycz, hacz, go, ciu i luźno biodra. Drugą stronę, głęboko wykrok, dociskamy. Zmieniamy. Druga noga. Luźno biodra. Hantaj w drugą stronę.
kamae. Przypomnę tylko, żeby się nie kolebać za każdym razem. Kolano ma być ugięte. Pracują tylko biodra. Robimy kółeczko na zewnątrz. Idź. I tam. Trzy. Tu. Druk. Syć. Hacz. Kiu. Czu. I zmieniamy nogę. Idź. I sam, trzy, tu, róg, syć, patrz, tu, czu, i luźno biodra. Drugą, kamae, jeszcze raz wymach nogi w przód, idź, i sam, trzy, tu, druk, syć, patrz, tu, tu. I zmieniamy nogę, idź, i, sam, trzy, tu, druk, syć, patrz, tu, tu. I luźno biodra. Stajemy w szerszym rozkroku. Stopy po ukosie. Uginamy kolana. Opieramy się na łokcie. Rozpychamy łokcie na zewnątrz. I balansujemy sobie ciałem, nie odrywając stopy. Przenosimy ciężar ciała z jednej na drugą nogę. Ok, wystarczy. Luźno biodra. Drugą stronę. Tak, i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą krótką rozgrzewkę. Chciałbym, żebyśmy więcej rzeczy takich technicznych robili. Po to te zajęcia są. Kwestie ogólnej rozgrzewki to każdy może sobie zrobić sam. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy zwracali uwagę na te rzeczy, które potrzebują wskazówek, żebyście mogli dotrzeć do właściwego wykonywania. Skupimy się dzisiaj jeszcze na wymaganiach. Powtórzymy sobie część rzeczy, natomiast zrobimy kilka nowych elementów, bo tak sobie to wyobrażam, żeby z każdego treningu można było wynieść jakąś nową, ciekawą rzecz. Stajemy sobie w zenku tsudachi. Przypomnę, żeby stopy starać się ustawić jak najbardziej na wprost, żeby to kolano z przodu nie było niedociągnięte. Dociskamy, nie musi być bardzo niska pozycja, troszeczkę wyższa pozycja, ale pozycja poprawna. Tak, i teraz będziemy przechodzili w zenku tsudachi, robili gyaku zuki. Ważne jest, żeby starać się wykonać w tym samym czasie postawienie nogi, żeby nie postawić nogę, a później robimy ruch, tylko jeden ruch, koniec pozycji, koniec uderzenia. I robimy trzy przejścia do przodu. Edź, ni, san, i shiro. Edź, ni, san. Teraz zrobimy oizuki, czyli ta sama ręka, ta sama noga, jaku przeciwna strona, oizuki, ta sama ręka, ta sama noga. Ważne, że nogi idą po ukosie, natomiast ręka po linii prostej. Pamiętać, żeby nie robić tego ruchu, gdzie te ręce nam uciekają na ukos. Mamy robić do środka, do linii prostej. I trzy przejścia. Edź. I sam i shiro, edź, i sam. Ok, to są dwie takie podstawowe techniki ręczne, dwa uderzenia, uderzenie gyaku zuki i uderzenie oizuki. Skupimy się na tym, żeby troszeczkę połączyć to, ale w tej wyższej pozycji, w pozycji walki, bo to jest ważne. Będziemy przechodzili sobie z dostawieniem
z dostawieniem nogi. Poprzednim razem robiliśmy kizami zuki z dostawieniem gyaku zuki. Teraz będziemy robili oizuki z dostawieniem gyaku zuki. Sprawa jest bardzo podobna, bo praktycznie ten sam zasięg jest. Liczy się to, żebyśmy robili długie pozycje, żeby nie robić krótko, bo wtedy ten zasięg jest zbyt mały, bardziej się narażamy, jeśli chodzi o kwestię zbliżenia się do partnera. To robimy. Na tempo, wysoka pozycja, przypomnę, ejeć, oizuki, pełna pozycja i dostawiamy nogę, robimy gyaku zuki, dostawiamy pozycję. Jeszcze raz. Hidari zenku tsudachi, lewa noga. Ejeć, oizuki, prawa noga. I dostawiamy gyaku zuki, dostawiamy. I jeszcze raz. Kuba zrobi na jedno tempo, natomiast ja będę robił. Kuba zrobi na dwa tempa, a ja będę robił na cztery tempa, tak jak to powinno powoli wyglądać. Robimy jest ej, ni, san, si. Jeszcze raz. Ej, ni, san, si. Bardzo ważne jest, żeby kontrolować swoje ręce. Teraz dla mnie istotne jest, że ta ręka moja zostaje, bo tak sobie zaplanowałem z dostawieniem gyaku zuki, druga ręka zostaje, nie chowam tego, bo równie dobrze można to zrobić w ten sposób, że robimy raz, cofamy drugą rękę i wracamy. To też jest dobra wersja do ćwiczenia dynamiki, do ćwiczenia w kihonie. Natomiast już przygotowanie do walki to nie jest dobry sposób, że po uderzeniu my chowamy rękę daleko, a tym bardziej tutaj, bo moja głowa teraz jest odsłonięta. My musimy zostawić tą rękę, pamiętając o tym, że to nie jest tylko ruch ręki, tylko że tutaj jest, tu jest daleko biodro i w ten sposób będziemy to teraz wykonywali. Na dwa, teraz tempo idź, daleko ściągamy, tempo mi, jak uzuki, ściągamy. W zwolnionym tempie proszę pamiętać o tym, że tu jest pełne zenku tsudachi. Dopiero go stawiamy. Tak samo jest z gyaku zuki. Tutaj jest pełna pozycja. Dopiero potem ściągamy, żeby to nie wyglądało, że my robimy ruch ręką, a ta noga praktycznie nic nie robi. Na to proszę zwracać uwagę i ćwiczymy. Powoli. Idź. Raz. Ni. Dwa. I cofamy. I zmieniamy nogę, bo to będzie wychodziło na przeciwną nogę. Powoli robimy. Raz. I cofamy. Idź. I wracamy. Idź. I wracamy. Teraz spróbujemy sobie zrobić jedno tempo. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby nie starać się robić szybko. Kuba już wie, jak ta technika wygląda. On będzie sobie ćwiczył dynamicznie, tak jak ona powinna wyglądać. Natomiast ja będę starał się Wam zwracać uwagę na to, żeby była płynność wykonania, żebyśmy się po każdej technice nie zatrzymywali. Niepotrzebnie wytracamy prędkość, niepotrzebnie tracimy siłę na to, żeby zatrzymać nasze mięśnie. To jest tak, jakbyśmy stali na górce. Ręczny puszczamy i samochód automatycznie sam zjeżdża. On się nie zatrzymuje co kawałek. My to tu dokładnie to samo musimy zrobić. Ty na jedno tempo. Idź. Raz. Dwa. Powrót. I robimy na drugą stronę. Idź. Raz. Dwa. Powrót. Pamiętając o tym, że biodro pracuje, to biodro nas wypycha. Idź, biodro, raz, biodro i ściągamy. I jeszcze raz podkreślę, że przy nauce, przy powtarzaniu, przy utrwalaniu istotniejsze jest, żebyśmy szybciej rękę wracali, niż ją wypychali. Uderzenie do przodu jest takim naturalnym odruchem.
Natomiast cofanie ręki już niekoniecznie i wtedy stajemy się wolniejsi, bo nasza technika nie jest na tyle dynamicznie wykonana, bo jeżeli my zrobimy tu szybko, a będziemy robili powoli powrót, to samo tu ten powrót będzie powoli, to nasza technika taka łączona, wieloczłonowa będzie troszeczkę wolniejsza. Tutaj chodzi o to, żebyśmy się do partnera zbliżyli jak najszybciej. Stań Kuba na chwilę tu tak na ukos, żeby nas obu było widać. Tu przodem do mnie. Bo jeżeli troszkę bliżej, jeszcze, bo tu mnie widać, jeszcze kawałek. Jeżeli on będzie reagował na mój ruch, jeżeli ja będę robił ten ruch i on będzie się cofał, ja się zatrzymam, to on się znowu teraz cofnie. Natomiast jeżeli ja będę wykonywał płynny ten ruch, to ja jestem w stanie dogonić partnera. I po to te ręce są, żebyśmy byli w stanie się obronić. To teraz bardzo bym sobie życzył, żeby każdy z Was robił tutaj wydech, wydech, imę. Napinamy brzuch, napinamy mięśnie i wracamy. I robimy edź. I do tyłu, tak? I na drugą stronę edź. I do tyłu. Zwróćcie też uwagę na to, żeby ręce nie były za nisko, żeby ręce nie były za wysoko i żebyśmy nie byli pochyleni. Mamy być mniej więcej wyprostowani, możemy obniżyć środek ciężkości, ale nie na zasadzie pochylania głowy, tylko na zasadzie troszeczkę ugięcia nóg bądź wydłużenia troszeczkę pozycji, bo wtedy ta pozycja się nasza obniży. W ten sposób mamy pracować. To zrobimy sobie jeszcze po 4 razy na każdą stronę. I robimy edź. Raz, dwa i wracamy. I sam. Trzy. To. Krok. Sejdź. Chodź. Kto. I ostatnia. Dziu. Ok. Jeszcze raz tylko zwrócę uwagę na to, żeby te techniki nie były takie. To jest za krótka technika. My musimy wypychać całe ciało, całe biodro. Jeżeli będziemy pracowali w ten sposób, to ręce się ruszyły, ale tutaj nie ma dodatkowej siły z rotacji biodra. A to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o tą technikę. Teraz już to robiliśmy, chciałbym, żebyśmy sobie to powtórzyli, ale rozłożymy to na części pierwsze, że tak powiem. Będziemy robili technikę Oigakuzuki. Od tego zaczniemy. Kamae, wysoka pozycja. Robimy wypchnięcie biodra do Gyakuzuki i ciało nas przesuwa do przodu. Ta technika, jeśli będzie wykonana tylko ruchem ręki, to nasze ciało zostanie. Będziemy musieli po prostu przejść. Natomiast jeżeli my będziemy robili to dynamicznie, zrobimy to na zasadzie takiej, że tu biodro pracuje, to ciało samo poleci do przodu. I teraz chciałbym, żebyśmy to robili troszeczkę wolniej, ale z zaznaczeniem tego ruchu biodra. Jest idź, biodro, Gyakuzuki i robimy do przodu, tak? Ale Gyakuzuki. Kamae, idź, wypychamy biodro do Gyakuzuki i przechodzimy do przodu. Oj, Gyakuzuki, tak? Kamae. Edź, biodro, Gyakuzuki, przechodzimy do przodu. Kamae, zmieniać sobie nogi, żeby robić na zmianę. Wyższa pozycja, układ rąk i pamiętać o tym, że najpierw nie ręka, tylko najpierw robi ruch biodro, potem dopiero ręka. Edź, biodro, przejście do przodu, tak? Kamae, edź. Jeszcze taka ważna rzecz. Patrzcie na tą nogę, która jest z przodu. Nie można zrobić w ten sposób, że my robimy ruch bez przestawienia tej nogi.
My musimy wypchnąć, wypychamy tą technikę dalej. Z tego względu, że tu nawet jak się mocno skręcę, to mamy jakiś zasięg. Natomiast jeżeli przesunę nogę do przodu, to ten zasięg się wydłuży. My musimy zwiększyć swój zasięg. Oczywiście są sytuacje w walce, gdzie nie będzie takiej konieczności, ale my teraz ćwiczymy z założenia, że mamy starać się zrobić jak najdalej wyjście do przodu. To robimy sobie jeszcze po parę razy. Edź, kijaku, i przechodzimy do przodu. I jeszcze bardziej biodro pracuje. Edź. Jeszcze bardziej biodro. Zwracać uwagę na to, żeby to biodro nas wypychało do przodu, nie żebyśmy się ciągnęli, żebyśmy ciągnęli ręką i potem przechodzili. To biodro, to jest tak jakby nas ktoś garda, tak jakby nas ktoś popchnął, tak? Najpierw musi być ruch biodra. Jak będę stał luźno, to nie ruszam rękami, tylko najpierw jest ruch biodra, potem dopiero ręce. Tu jest to samo, biodro, potem dopiero ręce. I teraz będziemy sobie robili ten element. Kamaje, ręce luźno na dół, wysoka pozycja. Tak. Robimy idź, wypychamy biodro i przechodzimy do przodu, bez uderzenia. Żebyśmy zauważyli tą różnicę. Luźno ręce, najpierw wypychamy biodro. Tutaj biodro pracuje, tak? Żeby ręce były. Idź, biodro i dopiero... I zmieniamy. Kamae, jest idź, biodro i przechodzimy do przodu. Wydłużamy też tą pozycję, nie zapominać o tym. Luźno, jest idź, biodro wypycha nam nogę, przerzucamy się na drugą stronę. I jeszcze po jednym razie na stronę. Kamae, idź. I druga strona. Idź. I teraz dołożymy do tego ręce. Teraz naprawdę mocno już robimy, staramy się uderzyć jak najmocniej, pamiętając o tym ruchu biodra najpierw. Uwaga, idź. I idziemy do przodu, tak? Cofamy się na swoje miejsce. Idź. Przechodzimy. Idź. I. Kamaje. Tak. Kimę robimy. Mocno kimę robimy. Idź. Idź. Jeszcze po jednym razie. Idź. Ok. Musimy też pamiętać o tym, żeby nie zapominać, że jak robimy ruch, to ta ręka musi iść jak najdalej. Jak największy zasięg. Nie ułatwiajmy sobie, utrudniajmy sobie każde ćwiczenie, tak żeby ono przynosiło jakiś efekt. Teraz zrobimy oi gyakuzuki, gyakuzuki. Wykorzystamy ten dynamiczny ruch, który przed chwilą zrobiliśmy w pozycji walki. Pierwszą technikę robiliśmy teraz, był ruch gyakuzuki, przechodziliśmy do przodu, jest gyakuzuki i dopiero skracamy pozycję. Powoli robimy. Idź, gyakuzuki, przejście do przodu, gyakuzuki, przejście do przodu. Idź, raz, do przodu skrócenie, gyakuzuki, skrócenie. Idź. I. Kamae. Powoli. Idź. Przejście. Skracamy dystans. Ni. Gyakuzuki. Skracamy dystans. Jeszcze raz. Idź. Wydłużamy. Przechodzimy. Skracamy. Ni. Skracamy dystans. Jest też inna wersja tego ćwiczenia, gdzie robimy na zasadzie takiej, że jest gyakuzuki, gyakuzuki bez dostawienia tej drugiej nogi. Robimy, stań tu po ukosie. Są dwa sposoby, to ja tak zrobię, to będzie to widać. Jeśli robię pierwszy ruch partem i troszeczkę ucieknie, ja muszę zrobić wtedy dostawienie drugi ruch.
To jest ten moment, kiedy po uderzeniu skracam pozycję i partner jest w moim zasięgu. Jeszcze raz. To jest ta krótsza wersja. Jest hyć. Raz, dwa, sięgam. Natomiast tą wersję, którą wcześniej robiliśmy, to dostawiamy, choć troszkę bliżej. Jest pierwszy ruch. Raz, przejście, dostawiam, dwa. To jest w momencie, kiedy partner ucieknie mi troszeczkę dalej. Jeśli jest krótko partner mnie, to robimy ruch i przy przejściu od razu uderzamy. Natomiast jeśli partner nam po pierwszym momencie nam ucieka, to my dostawiamy nogę i dopiero wykonujemy drugą technikę. Nie jest to łatwe, ale też nie jest na tyle skomplikowane, że tego sobie nie można przećwiczyć. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że to są nasze ręce, to są nasze nogi i one muszą wykonywać to, co chcemy. Stań po ukosie. Bo jeżeli nauczymy się schematycznie i ja będę robił ten ruch raz, dwa i w tym momencie partner trafia, bo moja technika nie sięgnęła partnera. Natomiast jeżeli ja będę na tyle daleko, że nie sięgam raz, dwa, nie sięgam tą techniką, to powinienem zrobić ten układ. Raz, dostawiam i teraz sięgam partnera, teraz sięgam partnera. Chciałbym, żeby to każdy mógł zrozumieć. Mam nadzieję, że będziecie mogli sobie wrócić do tego kawałka, żeby to przeanalizować, zrozumieć zasadę wykonania i różnicę między poszczególną techniką. Zrobimy jeszcze raz te elementy. Idź, gyakuzuki, przejście, dostawienie, gyakuzuki, dostawienie. Jeszcze raz na tą samą stronę. Idź, gyakuzuki, przejście, dostawiamy, gyakuzuki, dostawiamy. I teraz ta druga wersja. Tempo idź jest gyakuzuki, w przejściu jest gyakuzuki i dostawiamy. To wtedy, kiedy partner nam nie uciekł tak daleko. Jeszcze raz to powtórzymy. Jest idź, gyaku, w przejściu robimy gyakuzuki. Jest tu różnica połowy pozycji, czasami nawet jednej pozycji ze względu na to, że po pierwszym ruchu ja pójdę daleko, skrócę sobie, bo mogę sobie skrócić pozycję o połowę, mogę skrócić pozycję nawet w ten sposób, o całą długość pozycji. To są takie istotne elementy, jeśli chodzi o kwestie przygotowania i kontroli dystansu w walce z partnerem. A teraz troszeczkę zmienimy układ ćwiczenia, poćwiczymy troszeczkę nogi. Wyższa pozycja, kolana lekko ugięte. Będziemy robili z miejsca izami maigiri, maigiri. Chodzi tylko o samą dynamikę kopnięć. Starać się nie robić w ten sposób, że jest i dopiero robimy wydech, tylko przy każdym jednym ruchu wydech, wydech. Tutaj chodzi nie o tyle o pracę biodra, o zasięg, ale o samą dynamikę wykonania ćwiczenia. Bardzo proszę, żeby to nie wyglądało na zasadzie takie, że ja będę podnosił tą nogę. Tu musimy ćwiczyć jak najszybciej, żeby to kolano wychodziło. Wysokość pasa w zupełności wystarczy. Stajemy. Kamae. I robimy. Raz, dwa. Ni. San. Trzy. Go. I zmieniamy nogę. Pamiętając o tym, nie przechylamy się. Idź. Ni. San, si, go i rozluźniamy bioderka. To proponuję teraz łyczek wody. Ja przynajmniej potrzebuję, muszę gardełko przepłukać. Nie pić za dużo i za chwilę wracamy. Dobra. Łyczek i wracamy. Ok. Ustawiamy się na swoich miejscach. Stajemy sobie teraz w pozycji eldachi. Ciężar ciała na nodze z tyłu. Teraz będziemy
próbowali kopać dynamicznie. Ta pozycja jest o tyle łatwiejsza do tego ćwiczenia, że nie obciążamy nogi z tyłu, ta noga swobodnie sobie pracuje. Ale to ćwiczenie nie ma na celu podniesienia, wyprostowania nogi, tylko to ćwiczenie ma na celu, to jest tak jakby nas ktoś tutaj trafił i ta noga podleci. To jest tak jakbyśmy leżeli na podłodze, ktoś nas ręką uderzy w brzuch, to nam się te nogi podegną. Tu jest ta sama zasada. My mamy zrobić ten element, że tu jak najszybciej kolano, ale nie robimy to z tułowiem, tylko dolna część brzucha przyciąga nam nasze kolano. I teraz będziemy robili po 5 technik Maigeri, kizami Maigeri do przodu. Kamae i robimy. Ni, san, si, to. I zmieniamy druga noga. Pamiętamy, odciążamy. Teraz nie stoimy na zasadzie takiej, że ciężar jest na dwóch nogach. Teraz ciężar jest na nodze z tyłu. Odciążamy. Ćwiczymy dynamikę samego kopnięcia. Ech, ni, san, si, to. Za bardzo mięśnie pracują, za bardzo podnosisz. Chciałbym, żeby tą nogę wystrzelić do przodu. Jak najbardziej daleko do przodu wystrzelić. Uginamy sobie to kolano, żebyśmy robili luźno. Taka sytuacja będzie pojawiała się, kiedy będziemy chcieli zrobić zbyt mocno tą technikę i będziemy za wcześnie napinali nogi. Za wcześnie będziemy napinali nogi. Technika luźno. Dopiero na samym końcu jest kimę. Dopiero na samym końcu spinamy mięśnie. Zmieniamy układ pozycji. Tak. I kamae. I robimy. I san, si, go. I druga strona. Luźno. Ech, ni, san, si, o, lepiej, go. Zmieniamy nogi i jeszcze po piątce. Ech, ni, san, si, go. I zmieniamy nogę. Ech, ni, san, si, go. I rozluźniamy bioderka. W drugą stronę, żeby nogi troszeczkę odpoczęły, to teraz sobie powtórzymy technikę Gedan Barai, Gyaku Zuki ze zwróceniem uwagi na dwa bloki przejściowe, z tym, że kolano z tyłu jest ugięte, wypychamy biodro. Kolano jest lekko ugięte, teraz wypychamy biodro. Jeśli kolano będzie wyprostowane, my skręcimy biodro, ale ono nie będzie tak dynamiczne. Kolano ugięte, teraz to biodro pracuje. Blok, biodro. Biodro Gyaku Zuki. I robimy w przejściu do przodu. Na dwa tempo. Ech, ni, san, si, go, rok, shiro. Ech, ni, san, si, go, rok. Ok. Pamiętajcie o tym, żeby nie starać się robić ćwiczeń siłowych na wdechu. Nie robimy, uderzamy i dopiero po skończonym ćwiczeniu robimy wydech, bo może się to skończyć w ten sposób, że ktoś nas trafi i w środku mamy tak jakby balon z powietrzem. Jeżeli trafimy, nastąpi przykurcz mięśni, bo to powietrze uderzy nas od środka we wszystkie strony, to spowoduje przykurcz i nie będziemy w stanie tego powietrza wypuścić. Nawet są takie sytuacje, że osoby mogą stracić przytomność, bo w tym momencie nie są w stanie rozluźnić mięśni. Dopiero kiedy straci się przytomność, te mięśnie się rozluźniają i można swobodnie wrócić do oddechu. Oczywiście jest to niebezpieczne, dlatego na to zwracamy uwagę, że przy każdym ruchu gasimy taką świeczkę na torcie. Im szybszy wydech, tym starać się będziemy wykonywać tą technikę troszeczkę mocniej. Wracamy do pozycji. Z tej pozycji teraz będziemy dźwigali kolano do góry, tak jak robiliśmy Maigeri, ale teraz jest
Skręć mała shigeri. Zabraniam kopać wysoko. Wysokość pasa, nic poza tym. I teraz nie robimy bardzo mocno, bo jeszcze nie doćwiczone są biodra. Jeszcze część osób nie wie, jak ułożyć biodro. Ja stanę w ten sposób, bo w ten sposób stoimy. Przy kopaniu do przodu nie ma problemu, bo układ bioder się nie zmienia. Przy kopaniu mała shigeri, ale to jest to mała shigeri podciągane do walki, gdzie my... Chodź tutaj, po ukosie. Jeżeli ja będę wyciągał kolano do przodu, to to jest tak jakbym robił maigeri, a w ostatniej fazie będę skręcał nogę i będę mógł wtedy zrobić mała shigeri. I ten element właśnie teraz będziemy ćwiczyli. Pozycja erdachi, luźno. I robimy ić, skręcamy nogę, biodro skręcamy i wracamy, tak? Ić. I san, biodro musi się skręcać. Si, ko. I zmieniamy. Druga strona. Ić. Ni. Dynamiczniej. San. Si. To. Luźniej. Starać się nie zatrzymywać. My mamy zrobić luźno. Jeśli komuś sprawia problem wysokość pasa, to kopię sobie niżej. Ja chcę, żebyśmy nauczyli się tego ruchu biodra. Stąd przekręcamy, skręcamy sobie biodro. Zmieniamy nogę i robimy jeszcze raz seryjkę. Ić, ni, san, si, go. I druga strona. Ić, ni, san, si, go. Rozluźniamy bioderka. Drugą stronę. Kolejne ćwiczenie. Ta sama zasada. Wyciągamy kolano tak jak do maigeri, ale teraz robimy yokogeri. Z tym, że przy tej technice staramy się zatrzymywać nogę. Tu, kiedy kopaliśmy luźno, teraz, ale kolano idzie do góry. Cały czas jest to samo. Maigeri, kolano mała shigeri, kolano yokogeri, tak? W ten sposób robić. Nie robimy bardzo dynamicznie. Najpierw powtórzymy sobie, żeby nasze biodra się do tego przyzwyczaiły. Chodź. Erdachi, kamae. Pamiętać o tym, wyciągamy to kolano wysoko. Żeby sobie ułatwić, to można sobie trzymać dłoń przed sobą. Za każdym razem musimy klepnąć, ale kolanem w rękę. Nie ręką w kolano, bo już to widziałem, że trzymają ręce niektórzy tak i robią i potem próbują coś tą nogą zrobić. My mamy wyciągnąć wysoko kolano, tak? Wyciągamy wysoko kolano, yokogeri i to dopiero noga wraca. Ić. Yokogeri. Ni. San. Si. To. Ok. Staramy się zrobić na drugą stronę. Pamiętajcie o tym, żeby nie robić tu, tylko tu jest ten element. Wydech jest przy skręcie. Wydech jest przy skręcie, przy samej technice. Luźno robimy. Ić. Ni, ale takie do yokogeri. San. O. Si. Go. I rozluźniamy. I znowu dajemy odsapnąć trochę nogą. Zrobimy technikę. Tym razem zrobimy ageukę z ugiętym kolanem yakuzuki. Ageukę yakuzuki. Po trzy przejścia do przodu liczę. Ić. Ni. San. Ishiro. Ić. Ni. San. Ok. Tak teraz właśnie pomyślałem sobie, że już tak bardzo, bardzo dawno, przez tak długi okres czasu nie ćwiczyliśmy samego kihonu. Chcę wam powiedzieć, że jeśli będziecie
solidnie ćwiczyli, uczciwie ćwiczyli, będziecie się przykładali do tego. Ja wiem, że ciężko jest wykonać coś, co nie do końca się jeszcze rozumie, tym bardziej, że gdzieś się tam ogląda, próbuje się zobaczyć i skupić na tym, co wykonuje i na tym, co gdzieś tam jest pokazywane. Dlatego zachęcam do kolejnego oglądania tego treningu, ale na pewno to będzie Was mobilizowało do zwiększenia uwagi na to, co robimy i na to, co patrzymy, żeby to wykonać. Bo na treningu czasami jest różnie. Ktoś gdzieś krzyknie, to my się tam odwracamy, robimy różne rzeczy, nie koncentrujemy się. Dlatego czasami ćwiczyliśmy z zamkniętymi oczami, żeby można było uczyć się widzieć, nie patrząc. Kiedy mamy zamknięte oczy, to my też potrafimy dostrzec rzeczy poprzez dźwięki, które do nas docierają i poprzez wyobraźnię, która pozwala nam sobie przypomnieć, że tu stoi łóżko, tam jest krzesło, tu jest okno i te wszystkie inne rzeczy. To ma nam ułatwiać ćwiczenie. I polecam sobie robić takie ćwiczenia, tym bardziej, że teraz macie dużo czasu. Nie polecam zawiązywania oczu, ale polecam, żeby sobie oczy zamknąć i tylko przestrzegam, żeby chodzić z ręką do przodu, żeby ktoś się nie pomylił, że tutaj mają być otwarte drzwi, a tu mu ktoś drzwi na przykład zamknął, tak, i trafi sobie nosem w klamkę. Bardzo ważne jest, żeby to próbować w ten sposób zrobić. Wracamy do kopnięć. Z tej pozycji łapka pokaże to, co do tej pory zrobiliśmy. Kolano Maigeri, kolano Mawashigeri, kolano Yokogeri. A teraz będziemy robili kolano Uramawashigeri, będziemy wracali. Starać się, to niekoniecznie musi być za każdym razem to klaskanie, ale nie wyciągamy tej nogi z boku. Staramy się, żeby ta noga wychodziła tu, a potem robimy ten luźny ruch. Nie wysoko, nisko, chodzi o sam schemat pracy biodra. Łapki, edge, Uramawashigeri. Staraj się nie wyciągać tego kolana do góry i potem skręcić, tylko to musi być jeden ruch. Kiedy kolano zaczyna opadać, my musimy go wypchnąć do przodu. Edge, tak. I troszeczkę luźniej. Sam, żeby nie napinać tych mięśni. Si. Luźniej. Jeśli będzie ten ruch luźniej, to będzie stabilniejsza pozycja. Go! I zmieniamy. Druga noga. Bardzo luźno, żeby sobie biodra przygotować. Idź. Tak. I. Sam. Za bardzo spinasz nogę. Ona musi wyjść luźno. Jak napniemy tutaj nogę, to będzie nam ciężko tą nogę przekręcić. To jest, ta noga zmierza do góry. Jeśli komuś to sprawia problem, to podejrzewam, że jest to podobnie tak jak to, co teraz robi Kuba, że on zatrzymuje nogę. Zatrzymanie nogi to musi napiąć mięśnie. I teraz trzeba te mięśnie rozluźnić. Jest trudno. My mamy robić tak cały czas, jakby nasza noga leciała do góry, tak? Robimy luźno. Noga leci do góry. W ten sposób nie zatrzymujemy nogi, ale kolano idzie do góry, skręcamy nogę. Zmienimy sobie nogę i robimy za późno noga. I lepiej, luźniej, z wydechem. San, si, go. Jeszcze raz przypomnę, nie chcę wysoko. Ja chcę nisko, ale dynamicznie. Bo staracie się dźwignąć za wysoko kolano i mięśnie się napinają. Kwestia kopnięcia wysoko czy bardzo wysoko to zależy od dwóch czynników. Pierwszy od predyspozycji, czy ktoś ma te tendencje i te warunki do tego, że może kopać wysoko. I drugie od samego wytrenowania. Ale w obu przypadkach, jeśli będzie zła praca biodra, to wszystko będzie źle. To będzie tylko ze szkodą dla naszych bioder. Ja chciałbym, żebyście kopali nawet tak nisko, żeby się nauczyć, ale żeby pamiętać, że muszę dźwignąć to kolano, tak? Muszę dźwignąć kolano. I teraz sobie zrobimy technikę ręczną, a za chwilę połączymy i będziemy robili wszystkie cztery
kopnięcia na cztery różne liczenia, tylko rzucę okiem na czas. O, tu mamy jeszcze sporo czasu. To teraz robimy sotouke gyaku zuki. Sotouke kolano, gyaku zuki, tak? No to cofnij się i trzy przejścia. Ec, ni, san, shiro, ec, ni, san. I do przodu jeszcze. Uciuk, gyaku zuki. Ec, ni, san, shiro, ec, ni, san. Ok. Nawiązując do wykonywania tych elementów w kihonie, bardzo proszę, żeby zwracać uwagę na dokładność wykonania. Jeżeli moje tempo liczenia jest troszeczkę za szybkie dla niektórych, to się nie przejmujcie, bo ja i tak zazwyczaj po każdej jakiejś kombinacji dorzucam jakieś informacje i wy będziecie w stanie wykonać to takim tempem. Ja was niestety nie widzę i ciężko jest mi dopasować ten rytm liczenia do tego, jak wy wykonujecie tą technikę, ale tylko podpowiadam, że można to właśnie zrobić w ten sposób, że jak mówię, że są trzy wykonania, to robimy trzy swoim tempem, bo na pewno zdążycie zrobić te wszystkie elementy. Teraz utrudniamy to ćwiczonko, stajemy w tej pozycji. Ja tylko przypomnę to, co powinniśmy teraz robić, bo teraz będzie ćwiczenie wyglądało na zasadzie takiej, że jest tempo ec, tempo mi, tempo san, tempo si, cztery. I będziemy zmieniali nogi. Jest to o tyle trudne, że przy każdym kopnięciu inaczej jest ułożone biodro. I bardzo proszę, żeby starać się nie robić tego bardzo mocno, bardzo dynamicznie, ale też chcę, żeby to nie wyglądało na zasadzie takiego wypychania mięśni. Robimy bardzo luźno. Luźno bez takiego kime, tak? Bez kime robimy. Luźno, yoko geri luźno i uramawashi geri luźno. Żeby nie było tego końca techniki, gdzie jest ten taki strzał, to takie uderzenie, tak? Kamae i robimy. Mai geri ec, mawashi ni, yoko san, si. I zmieniamy nogę. Ec, ni, san, si. I zmieniamy nogę. Ec, ni, san, si. Zmieniamy nogę. Ec, ni, san, si. I luźno. Jak sami zauważyliście, ja kopię nisko. W warunkach domowych przy tej ilości rozgrzewki, która była, ciężko jest sobie dobrze rozgrzać biodra i mięśnie nóg, żebyśmy mogli w pełnym zakresie wykonywać wszystkie ćwiczenia mocno. Natomiast obniżając wysokość kopnięć, możemy wykonywać wszystkie ćwiczenia poprawnie, bo rozgrzanie mięśni powoduje, że my możemy kopać na wyższy poziom, natomiast jeśli te mięśnie są mniej rozgrzane, to niestety ciężko jest to osiągnąć. Ale jest ta sama praca bioder, bo wysokość kopnięcia nie zależy od ruchu biodra. Wysokość kopnięcia zależy od właśnie tego rozgrzania, od rozciągnięcia naszych mięśni. To powtórzymy sobie jeszcze raz tą seryjkę. Kamae. Teraz już łapki. Zwracamy na to uwagę. Do kopnięcia nie są potrzebne ręce. Staramy się trzymać. Pamiętając, nie wyżej niż pas. I robimy. Maige ec. Mawashi ni. Yoko san. Si ura mawashi. I zmieniamy nogę. Maige ec. Mawashi ni. Yoko san. Ura si. I zmieniamy nogę. Ec. Ni. San. Si. Zmieniamy nogę. Bardzo bym tylko chciał, żeby przy yoko geri starać się przytrzymać tą
nogę, żebyśmy wiedzieli, że to biodro wchodzi, bo często takim błędem przy Yokogeri jest to, że ona się jak gdyby nie kończy, ta technika. Nie ma takiego przekazania energii. To jest tak, jakbyśmy mieli mokre ręce i no najprościej jest powycierać, tak? Wziąć ręcznik i powycierać. Ale my możemy to zrobić na zasadzie takiej, jak będzie dużo wody na naszych rękach, robimy ten ruch. Jak my będziemy robili powoli, to ta woda sobie trochę odparuje, część z niej spadnie. Natomiast jak my zrobimy dynamicznie zatrzymamy, to ta woda zleci. I o to właśnie mi chodzi, żebyśmy uczyli się, że to kime tam na końcu jest do wykonania, tak? I robimy jeszcze po razie na stronę. Eć, ni, san, si. Zmieniamy. Eć, ni, san, si. I rozluźniamy sobie biodra. W drugą stronę. I odciążamy nogi, przechodzimy do technik ręcznych. Zrobimy sobie teraz troszeczkę dłuższą kombinację. Chodź, Kubek. Niższe stopnie mogą próbować zrobić całą kombinację. Natomiast jeżeli będą problemy, to proszę, żeby robić soto uke, yaku zuki. Natomiast my teraz będziemy robili soto uke. Przypomnę, kibadachi, yoko enpi uchi, kizami uraken uchi, yaku zuki. Przypominam, że przestawiamy przednią nogę. Przednią nogę, nie tylnią nogę. Ja to już tłumaczyłem, tak króciutko powtórzę. Do wykonania uderzenia ręką czy nogą potrzebna nam jest noga z tyłu, punkt podparcia. Gdybyśmy to chcieli zamienić, te nogi, to środek ciężkości, który jest teraz między naszymi nogami, jak podniosę tą nogę przy zmianie, to mnie dociąża, czyli jestem, cała moja waga idzie do przodu. Natomiast w tej pozycji, jeśli po bloku będę chciał przełożyć, to ja przenoszę ciężar ciała na tą nogę i tutaj nie ma żadnej siły. Ten ciężar mi ucieka i wtedy jesteśmy, no można powiedzieć, że w tym momencie jesteśmy lżejsi. A sami wiecie, ja to wiele razy powtarzałem, że siła to jest prędkość razy masa. Nasza prędkość się nie zmieni, zmieni się w tym momencie nasza masa. Teraz mamy masę większą, bo całe ciało. Natomiast kiedy nogę z tyłu przekładamy, to część ciężaru nam ucieka do tyłu. To jest tak, jakbyśmy sobie odjęli kilogramów. Wtedy nie mamy takiej siły. Na to proszę zwrócić uwagę. I robimy. Eć, ni, san. Eć, ni, san. Eć, ni, san. Uraken, żeby było dynamicznie. I do tyłu robimy. Ec, ni, ec, ni, ec. O, teraz jest dobrze. Ok, teraz właśnie, teraz było dobrze. Zrobimy sobie jeszcze uciłkę kizami zuki, gyaku zuki. Pamiętajcie, we wszystkich kombinacjach jest zazwyczaj taki podział, że jest technika. Cała nasza kombinacja podzielona jest na technikę, która nas broni i technikę, która atakuje. Jeśli zaczyna się to od bloku i my tego bloku nie wykonamy, to w realnej sytuacji nie wykonamy kolejnych technik. Więc jeśli mamy i tu machniemy sobie, bo będę atakował, nie zrobię bloku, w tym momencie dostaję, nie wykonam kolejnych rzeczy. Więc łatwiej nam jest się wyjść z tego całym, kiedy się tylko obronimy, nawet jeżeli nie zrobimy kontrataku, niż wtedy, kiedy nie wykonamy żadnego bloku. Bo jak nie wykonamy żadnego bloku, to jest bęcka i koniec. Teraz robimy uciłkę kizami zuki, gyaku zuki. Tu też jest uciłkę, kolano, kizami zuki, gyaku zuki. Tak, żebyś się zmieścił. I robimy.
Ni. San. Shiro. Ech. Ni. San. Ok. Sam zauważysz, trzeba się skupić w całości na tym, co robimy. Nie można pomyśleć o czymś niezwiązanym z wykonaniem danej techniki, bo to jest chwila zawahania i już tracimy gdzieś ten wątek naszego wykonania kombinacji i wtedy no, ja dostrzegam takie błędy. No, to są takie drobne błędy w kihonie, to są błędy w walce. Można to nazwać taktyką, bo stań tutaj. W kihonie uczyliśmy się, że gardę trzymamy w ten sposób, tak? To jest ok. Natomiast w kihonie, gdybym trzymał w ten sposób ręce, to będzie źle. Natomiast w walce ja mogę sobie trzymać tą rękę. Po co? Po to, że ja prowokuję tutaj partnera. Ja tylko czekam, zrób jeszcze raz, ja tylko czekam, kiedy on zrobi ten ruch i będę wykonywał. To jest taktyka, ale to jest walka. Proszę pamiętać o tym, że kihon od kumite to jest jak niebo i ziemia. Wprawdzie one istnieją razem, wspólnie i w odniesieniu do jakiegoś naszego wyobrażenia zawsze jest niebo i ziemia, tak? Tak samo tutaj, jeśli jest kihon, to musi być dokładnie, jeśli jest kumite, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. My w inny sposób sprzedajemy naszą wiedzę. My kumite jest weryfikacją naszej umiejętności sprzedania tego, co żeśmy się nauczyli. W kihonie ktoś nam mówi, robimy ageuke, gyakuzuki robimy. Natomiast w walce nam nikt tego nie mówi. My musimy sami dostrzec te elementy, które trzeba wykonać. Proszę na to zwracać uwagę. Jak tam z czasem stoimy? Ok. To jeszcze sobie powtórzymy tą technikę, którą robiliśmy. Kamae, wysoka pozycja. I robimy oj gyaku zuki. Na tempa. Tempo ić. Robimy gyaku zuki. Przejście do stawienia ni. Gyaku zuki do stawienia. Jeszcze raz. Kamae. Jest ić. Dostawiamy ni. Dostawiamy. Ty możesz robić płynnie. Ja chcę jeszcze powtórzyć tak, żeby mogli to zobaczyć, żeby to można było łatwiej wykonać. Kamae. Jest idź. Pamiętać, biodro dostawiamy ni, biodro dostawiamy. Jeszcze raz. Kamae, jest idź. I teraz robimy tą drugą wersję. Ja będę robił powoli. Kamae, jest idź. Gyakuzuki. W momencie przejścia robimy gyakuzuki i dostawiamy od razu nogi. Nie przechodzimy kolejnej pozycji. Jeszcze raz powoli. Jest ich. Tu w momencie przejścia jest gyakuzuki i dostawiamy. Jeszcze raz. Kamae. Ich. Jeszcze raz. Dynamicznie to powinno wyglądać w ten sposób. Jest ich. Dwie techniki robimy jednocześnie i partner nie będzie w stanie zablokować dwóch technik. Nie ma takiej możliwości. Jeśli będziemy potrafili uderzyć na dwa różne poziomy, stań tu. Jeśli partner trzyma gardę i ja dwa razy będę trafiał na głowę, to na pewno mogę nie trafić. Natomiast jeśli ja będę trafiał dwa różne poziomy, to mam dużą szansę na to, że ta moja technika, pierwsza lub druga technika, na pewno wejdzie. Jeszcze raz powtórzymy tą drugą pozycję z dostawieniem. Idź, przejście, dostawienie, ni, jakuzuki, dostawienie. Jeszcze raz, kamae, idź, przejście, dostawienie, ni, dostawienie. I ta druga wersja, idź, ni, san. Wracamy, wolniej, idź, w przejściu, ni, san. I dynamicznie ić i kamae. I to chyba tyle, co chciałem dzisiaj przerobić.
Ja pisałem z propozycją, bo zakupiłem ciężarki. W poniedziałek bardzo proszę, żeby się przygotować do tego, że nawet będziemy mogli się położyć na parkiecie. Więc jeśli ktoś ma jakąś karimatę, to może sobie tą karimatę przygotować i potrzebne będą ciężarki. Te ciężarki będą potrzebne do tego, że będziemy wykonywali cuki z ciężarkami, będziemy wykonywali bloki z ciężarkami, jedne, drugie. Natomiast będą też ćwiczenia, w którym będziemy pracowali nad samymi rękami. Do tego można wykorzystać gumy, ale uważam, że ciężarki się sprawdzą. Pytanie, czy odpowiedź na pytanie, jaki duży ciężarek? Wszystko zależne jest od tego, jak duża jest osoba. Im mniejsza jest osoba, tym ten ciężarek ma być mniejszy. Całkiem malutkie dzieciaki powinny mieć ciężarki nie więcej niż pół kilograma. Nie wyobrażam sobie, że dzieci będą z kilogramowymi nawet ciężarkami robiły cuki do przodu. To zbyt mocno obciąża stawy barkowe. Chciałbym, żebyśmy sobie mogli tylko wytrenować mięśnie. Im ktoś jest starszy, mięśnie są bardziej rozbudowane, to można nawet 3-kilogramowe ciężarki do tego używać. Ale polecam kilogram, półtora, w zupełności takie ciężarki wystarczy. I to tyle. Widzimy się w poniedziałek. Ja napiszę, jak będzie wyglądał schemat treningów w przyszłym tygodniu. Na pewno zrobimy 3 treningi, z tym, że musicie się troszeczkę dopasować do mnie, bo ja pracuję i akurat mi się te dni w tygodniu zmieniają. I dopasujemy sobie tak, żeby to wszystko można było zaplanować. W poniedziałek napiszę, kiedy będzie kolejny trening, ale myślę, że będzie poniedziałek, wtorek i czwartek. I szykujemy się do turnieju kata. Nie wyobrażam sobie, że będzie osoba, która nie wystartuje. Nie ma takiej opcji. Rozliczę Was w momencie, kiedy wrócimy na dojo, jeśli ktoś się do tego nie zgłosi. Tak jak mówiłem, macie czas na to, żeby sobie nagrać swój filmik, obejrzeć, coś Wam się nie podoba, nagrywacie jeszcze raz. Do 25 jest czas. Potem to trafia z tym, że filmik kręcimy po ukosie, żeby można było wszystkie techniki zobaczyć, kiedy będziemy tyłem do kamery. Chyba, że ktoś będzie kręcił 2 filmiki z przodu i z tyłu, tak też można zrobić. Stajemy. Ukłon do siebie. Rej, os, sezam. Mokuso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kemo, otwieramy oczy. Szanowni, rej. Os. Kani rej. Os. Kani rej. Os. Kierus. Rej. Os. Os. I tak na zakończenie chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że portret Gicina Funakoshiego ma tyle lat, ile nasz klub. Bo w momencie, kiedy nasz klub powstał, mieliśmy namalowany na płótnie ten obraz. Jest to taka historyczna moja pamiątka. I cieszę się, że Funakoshi jest razem z nami. Arigato.